Chciałbym na początku, na wstępie w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej podziękować wszystkim Polakom za tak liczny udział w Święcie Niepodległości. Sam wczoraj miałem przyjemność wziąć udział w tych uroczystościach w Łodzi i tak wielu pocztów sztandarowych, tak wiele młodzieży, tak wielu uczestników dawno nie widziałem. To powód do dumy i z tego powodu również chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego wszystkim Polakom podziękować. Szanowni Państwo, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej czuje się zaniepokojony tym, co miało miejsce w dniu wczorajszym i w związku z tym złożymy do Pani Marszałek Sejmu wniosek, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu punkt dotyczący informacji rządu dotyczącego chuligańskich wybryków w dniu Święta Niepodległości. To było narodowe święto i ktoś zakłócił to święto. Polacy chcą wiedzieć, dlaczego w dniu wczorajszym płonęły samochody stacji telewizyjnych i radiowych. Dlaczego mieszkańcy Warszawy, ale również przyjezdni musieli się chować w restauracjach przed chuliganami. I dlaczego w końcu magistrat Warszawy wydał pozwolenie na dwa przemarsze, które się ze sobą krzyżowały? Na te pytania chcemy znać odpowiedź. To wstyd. Premier na koncercie, chuligani na ulicach, a prezydent naszego kraju przejmuje rolę premiera. Chcemy na te pytania znać odpowiedzi i na najbliższym posiedzeniu Sejmu chcemy usłyszeć od premiera, co ma w tej sprawie do powiedzenia i dlaczego tak się wydarzyło. Otóż, Szanowni Państwo, nie zgadzamy się również z informacją, którą przekazuje Pani Prezydent Warszawy dotyczące tego, że wszystkiemu winna jest legislacja i prawo. Otóż tak na dobrą sprawę ustawa o zgromadzeniach w artykule 1 pozwala każdemu, można powiedzieć, zorganizować takie zgromadzenie. Ale artykuł 2, a dokładnie 8, daje możliwość gminom, a dokładnie pani prezydent w tym przypadku, aby powstrzymać, jeśli są ku temu przesłanki. Przesłanki muszą być proste. Zgromadzenie musi zagrażać życiu bądź zdrowiu ludziom bądź mieniu w znacznych rozmiarach. Tu takie występowały. Będąc wiceprezydentem miasta Łodzi również miałem taką sytuację i skorzystaliśmy z artykułu 8 i wstrzymaliśmy jedno ze zgromadzeń kibiców, kiedy po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Komendy Policji dowiedzieliśmy się o tym, że może dojść do zajść między dwoma zwasienami klubami. Więc można z tego korzystać i ten artykuł jest, więc to nie prawo jest kulawe, tylko urzędnicy muszą się wziąć po prostu do pracy. Tak czy inaczej, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest gotowy do zmiany legislacji. Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać o tych zmianach, ale ostrożnie, bo tak, żeby nie naruszyć artykułu 1, ale jesteśmy przygotowani i gotowi do tego, żeby w tej sprawie rozmawiać. O najbliższym posiedzeniu Sejmu chcemy usłyszeć od premiera rządu, jakie błędy zostały popełnione i co zrobić, aby nigdy więcej takich sytuacji nie było.